Anuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Sen Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 października 1985 roku. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Tymi słowami symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, będącego syntezą soborów w Nicei i w Konstantynopolu, które wyraziły naukę Kościoła o Trójcy Przynajświętszej, wyznajemy wiarę w Syna Bożego. W ten sposób przybliżamy się do tajemnicy Jezusa Chrystusa, którego słowa i czyny także dzisiaj, podobnie jak w wiekach ubiegłych, stanowią dla ludzi pytanie. Chrześcijanie ożywieni wiarą okazują mu miłość i oddanie ale także wśród niechrześcijan nie brakuje osób które szczerze go podziwiają w czym tkwi tajemnica siły przyciągania jaką posiada Jezus z Nazaretu dążenie do pełnej identyfikacji Jezusa Chrystusa od samego początku obecne było w sercu i umyśle kościoła który głosi że jest on synem Bożym drugą osobą przynajświętszej trójcy Przemawiając wielokrotnie przez proroków, a na ostatek przez Syna, jak mówi list do hebrajczyków, Bóg objawił siebie jako Ojca Przedwiecznego i współistotnego sobie Syna. Jezus z kolei, objawiając Ojcostwo Boga, dał poznać zarazem swoje Boże Synostwo. Ojcostwo i Synostwo Boże są ściśle korelatywne w obrębie tajemnicy Trójjedynego Boga. Inna jest bowiem osoba Ojca, Inna syna, inna ducha świętego. Lecz ojca i syna i ducha świętego jedno jest bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Syn pochodzi od samego ojca. Nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony symbol kwicumkwe. Jezus z Nazaretu, który mówi: Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. A objawiłeś je prostaczkom, oświadcza z kolei uroczyście. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten komu syn zechce objawić. Kiedy więc syn przyszedł na świat, ażeby objawić ojca, tak jak tylko on sam go zna, wtedy równocześnie też musiał objawić siebie syna. Tak jak tylko ojciec go zna, Czynił to więc świadom od lat młodzieńczych, że, jak wyjaśnił Maryi i Józefowi, musi cały być w sprawach, które są jego ojca. Czynił to mając również świadectwo ojca, zwłaszcza w warunkach decydujących, jak na przykład w czasie chrztu w Jordanie, gdy zgromadzeni usłyszeli tajemniczy głos: Ten jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Podobnie też podczas przemienienia na górze tabor. Jezus Chrystus objawiając ojca i objawiając równocześnie siebie jako syna, wypełniał posłannictwo, które nie było pozbawione trudności. Musiał on bowiem pokonywać przeszkody, związane ze ściśle monoteistyczną mentalnością słuchaczy, jaka ukształtowała się w nich przez całe nauczanie Starego Testamentu, przez wierność tradycji od czasów Abrahama i Mojżesza, z kolei poprzez walkę z wielobóstwem. Czytając Ewangelię, a zwłaszcza Janową, znajdujemy wiele dowodów na tę trudność, którą Jezus Chrystus potrafił mądrze przezwyciężyć, ucząc po mistrzowsku znaków objawienia, otwierających się na nie uczniów. Jezus mówił do swoich słuchaczy jasno i jednoznacznie: Świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. A na pytanie, gdzie jest twój ojciec, odpowiadał: Nie znacie mnie ani ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i ojca mego. Głoszę wam to, co widziałem u mego ojca. Słuchaczom, którzy wyrażali zastrzeżenie, jednego mamy ojca Boga, mówił: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. On mnie posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zanim Abraham stał się Ja jestem. Chrystus mówi Ja jestem, podobnie jak kiedyś mówił Bóg do Mojżesza u stóp góry choreb, wówczas gdy Mojżesz pytał go o imię. Jestem, który jestem. Słowa Chrystusa, pierwej niż Abraham się stał Ja jestem, wywołały gwałtowną reakcję słuchaczy, którzy usiłowali go zabić. Bo Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. I rzeczywiście Jezus nie tylko mówił: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Ale co więcej, ja i ojciec jedno jesteśmy. Podczas ostatnich dramatycznych dni swojego życia, Jezus, postawiony przed trybunałem Sanhedrynu, słyszy zasadnicze pytanie: Oskarżenie z ust najwyższego kapłana: Poprzysięgam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, i odpowiada tak, ja nim jestem. Tragedia dobiega końca. Jezus zostaje skazany na śmierć. Chrystus, który objawił Ojca i objawił siebie jako Jego Syna, poniósł śmierć dlatego, że do końca dawał świadectwo prawdzie o swoim Bożym Synostwie. Z sercem pełnym miłości pragniemy także dziś wyznać Mu naszą wiarę słowami Piotra Apostoła Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi dziewicy. Wszyscy znamy na pamięć te słowa, w których wyznajemy Bóstwo Syna. Mówiliśmy w poprzednich katechezach o Ojcostwie Boga Ojca, o Bogu Ojcu. Z kolei mówimy teraz o Bogu Synu. Te prawdę o Bogu Synu znamy od samego Syna, który stał się człowiekiem i narodził się z dziewicy. I jako człowiek tę prawdę nam objawił. Objawiając Ojcostwo Boga, objawił synostwo Boga. Ojcostwo Boga, Jego Ojca i Jego własne synostwo, Boga Syna. Objawiał to synostwo swojego Syna również Ojciec, dając poznać, że i Chrystus, Jezus z Nazaretu, jest Jego Synem umiłowanym. Tak na przykład przy chrzcie w Jordanie, tak na górze Tabor. Sam zaś Chrystus mówił o tym w sposób jasny i niedwuznaczny do swoich słuchaczy. Mówił więc, nikt nie zna Ojca, jeno Syn, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. A więc mówił o swoim synostwie tak, jak ono jest znane Ojcu, tak, jak ono stanowi tajemnicę życia wewnętrznego Boga, tajemnicę Ojca i Jego własną, Syna. Mówił o tym też przy różnych okazjach, w rozmowie ze swoimi słuchaczami, którzy z trudem przyjmowali, a raczej wręcz nie przyjmowali jego słowa, bowiem te słowa były przeciwne całej tradycji wiary Starego Przymierza, która była ściśle monoteistyczna. Trudno było pomyśleć, że może być Bóg Ojciec i Bóg Syn, że Bóg jest nie tylko jednością i jeden, ale jest także tajemnicą Trójcy. Dlatego te słowa Chrystusa napotykały na sprzeciw, ostatecznie na karę śmierci, na śmierć krzyżową. Jednak Chrystus mówił w sposób bardzo jasny: Posuwając się aż do takich zdań, które mówią wprost o jego jedności z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zanim Abraham się stał, ja jestem. To bardzo znamienne wyrażenie, tak jak kiedyś powiedział Bóg do Mojżesza: Ja jestem. Tak teraz Syn Boży mówi do swoich słuchaczy: Ja jestem. To imię Boga stosuje się i do Ojca, i do Syna, i także do Ducha Świętego. I otóż, jak powiedziałem, ta stanowczość w objawieniu ojcostwa, a nade wszystko w objawieniu swojego synostwa względem tego ojca, zaprowadziła Chrystusa na krzyż. Decydujące pytanie, któremu zadał arcykapłan podczas sądu, było właśnie to. Poprzysięgam Cię poprzez Boga Żywego, żebyś nam powiedział, czyś Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego? I Chrystus na to odpowiedział. Ty powiadasz, to znaczy ja jestem. Wtedy wszyscy rozdarli szaty wołając, winien śmierci. I tę śmierć mu zadali. Chrystus umarł na krzyżu za świadectwo, za prawdę swojego synostwa Bożego. Także ta prawda jest okupiona szczególną ceną. Ceną ofiary krzyża. Jest to prawda, którą Kościół wyznaje od początku. Początkiem tego wyznania są słowa Piotra pod Cezareą Filipową, kiedy na pytanie Chrystusa, za kogo uważają ludzie Syna człowieczego, mówi: Ty jesteś Mesjasz, czyli Chrystus, Syn Boga żywego. I Kościół stale przez pokolenia, stulecia i tysiąclecia wyznaje prawdę o bożym synostwie Jezusa Chrystusa. Przez to samo wyznaje prawdę o synostwie Boga Syna w tajemnicy Trójcy Przynajświętszej. Tajemnicy True Boga. To jest nasza wiara. Ta wiara, chociaż jest wielką tajemnicą, rozświetla drogi naszego życia tu na ziemi, a kiedyś rozświetli drogi naszego życia wiecznego, gdy ujrzymy go tak, jako jest twarzą w twarz. Pragnę przy tej sposobności połączyć się z moimi rodakami tu obecnymi, a także i obecnymi w Ojczyźnie, pamięcią o wszystkich zmarłych. Bo najbliższe dni prowadzą nas na groby naszych bliskich na całej ziemi polskiej. I ja też przy tych grobach klękam, bo to są również groby moich bliskich, bliskich czy dalekich, wszystkich bliskich, bo jesteśmy dziećmi tej samej matki, Ojczyzny, i razem z Wami się za nich modlę. I tę modlitwę przekazuję do Ojczyzny przez Was wszystkich, pielgrzymi przybyli z Polski. Pate noste, qui in ceri, santi vice tu, noven tu, adveni a pregnum tu, i ad voluntas tua, sicur in cielo e in terra, Fare il nostro quotidiano, già noi soglie, che dimette noi la vita nostra, circondano nostri nostro dei vittori vostri, e te sinduca in tentazione, se li vera